Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. W którymś z odcinków wspominałem, że mamy nowego członka rodziny. Dzisiaj chcę go Wam pokazać. To jest właśnie ten kolega, co jest za mną. Przesiadamy się z samolotu na auto i będziemy teraz podróżowali właśnie kamperem. Chcemy spróbować, jak to jest właśnie podróż autem i będziemy próbować sił po Europie, a może i później dalej. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Pokażę Wam pokrótce, jak to wygląda ten nasz dzik. Dwa miejsca z przodu, tu już mam chwytak do GoPro podłączony. Tutaj siedzisko dla dwóch osób, jakiś szyber, jest kuchnia. Tutaj mam łazienkę z kibelkiem, lodówka już po części zapełniona. Zobaczymy, jak to się będzie wszystko sprawdzać. Tutaj mamy wyro na dwóch osób, jak znalazł, także będziemy próbować naszych sił. Zamykam dach. Dzisiaj robimy pierwszą podróż, wybieramy się właśnie do Pragi, do Czech. Będziemy nocować na dziko, także zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać w praktyce. Odłączam prąd. I będziemy korzystać z solara, jak i z akumulatorów wbudowanych w samochodzie. Tu jest tył stojak na rowery. Nie bierzemy rowerów, bo my stoimy na dziko, to nigdy nie wiadomo. Bierzemy ze sobą hulajnogi i chcemy się po Czechach hulajnogami poruszać, znaczy się centralnie po Pradze. Dobra. Także ja zamykam wszystko, pakuję dupę i lecę do Görlitz zabrać Monikę i stamtąd ruszamy do Pragi. Także po drodze będę robił jakieś przebitki. Także widzimy się później. O, i tym sposobem dojechaliśmy do Zgorzelca. Znaczy dojechaliśmy, dojechałem do Zgorzelca i kieruję się do Görlitz, tam odbieram Monikę, zresztą jadę jeszcze tam do Markaufu na jakieś małe zakupy i stamtąd ciśniemy na Pragę. No, pani, idziesz pani? O, uwielbiam jak to wszystko w grupie idzie. O, następny Batman. Piesu, tyle dobrego. Tutaj zaraz przejście graniczne. Tam w Niemczech nie wolno nagrywać, także ja tam nie będę włączał. Chciałem Wam tylko tutaj pokazać. No, dawaj pan, o, następne. Cyk, a, chociaż babuszka uderzyła po pazurach. Skakujemy. Pokażę Wam trochę z Zgorzelca. I tu już dojeżdżamy do mostu. Jest wjazd do Niemczech, Niemców, Niemiaszków. Granica państwa. 30 tam na końcu stoją fotoradary, także lepiej trzymać się. Dobra. Trzeba się trzymać prędkości, bo tutaj nie ma co. Wiecie,
jakie wielkie fotoradary z jednej i z drugiej strony. Dobra, jesteśmy w Görlitz. Dobra, dojadę do Markaufu, to tam się na chwilę włączę. Także widzimy się za moment. Dotarłem na miejsce, ale jak widzicie, sama przyjemność, jak się dużym autem przyjeżdża, trzeba parkować daleko od sklepów, tam muszę iść do sklepu. Także zapierdalam, znaczy ten, idę do środka i tam się włączę na chwilę, coś wam pokażę. Görlitz żyje w dużej harmonii z Polską, bardzo lubią tu Polaków, bo dużo Polaków tutaj pracuje i w sklepach, żebyśmy się nie pogubili, jak nie znamy niemieckiego, to nam pomagają w ten sposób, że nawet wszystkie opisy na półkach są po polsku. Także jak coś trzeba, pieczywo, słomy, jest tutaj w miarę taniej jak w Niemczech Zachodnich. Także ceny są tutaj bardzo przystępne. Ja tu zresztą lubię przyjeżdżać na zakupy. No, także łapię co trzeba i lecę po Monikę i ciśniemy w trasę. Także do zobaczyska później. Hej. Dobra, w komplecie. Kepsy na drogę. Skolowane. 3 godziny przed nami jazdy. Jak będzie coś ciekawego, to po drodze będziemy się włączać. Jedziemy bezpłatnymi autostradami. Drogami. Drogami bezpłatnymi, bo to jest kamperomania i będziemy zwiedzać po drodze, także nie płacimy za winietę. Lecim! A, tu piękny widok. Idźmy w Czechach, liberecki kraj. Dojechaliśmy w pracę. Dojechaliśmy. Ale bardzo spokojnie. Bardzo dobra droga. Bez winiet, bez niczego, może trochę dłużej, ale bez najmniejszego problemu. Teraz lecimy przez Pragunię. Włączymy się, jak będziemy dojeżdżać do tej miejscówki, w której mamy Spark for Night. Zobaczymy, czy tam w ogóle będzie miejsce. Jak nie, to będziemy musieli kombinować, kurde. Mam nadzieję, że tam złapiemy jakiś placyk dla nas. Pierwszy wypad i może będzie szczęście. No zawsze mamy szczęście. Tak jest. Dobra, włączymy się później. Jesteśmy na miejscówce Spark for Night. Wygląda, muszę powiedzieć, że bardzo fajnie. Tam jeden kamper też stoi. My stoimy sobie tutaj. Teraz zobaczcie, jakie są widoki. Normalnie baja bongo. Wszystko widać.
Nie wiem, jak to będzie z pociągami tutaj w nocy, ale przeżyjemy. Ktoś będzie zmęczony, to będzie się spał. Co, elegancko, nie? Miejsce moje jest i tak dobre, bo tutaj jest ambasada grecka, także przypuszczam, że policja tam jest, kontrole kamery, wszystko są. Ambasada grecka. Tak, o. Także dobrze, że tutaj stanęliśmy. Jak coś, to pójdziemy na Gerosa, to Greka. No tam policja jest, stoją tam, także kamery są powłączone, to się tutaj nic nie stanie. Nie, tutaj z tego, co no. pisali, to było na 5 gwiazdek, że miejscowa jest spoko, jest za darmo. I tu zostajemy do niedzieli. Na razie się ogarniamy i zaraz bierzemy hulajnogi i wyciskamy stąd. Aha. Także do zaraz. Dobra, update. Krótki z wczoraj. Także spaliśmy tu. Przy greckim konsulacie. Noc była bardzo spokojna. Mieliśmy wczoraj jechać na hulajnogach, zrobić mały rekonesans, jak to tam wygląda, czy da radę, i nie da rady. Za dużo ludzi. Z tego względu, że dużo kocich łbów jest po całej Pradze i strasznie dużo ludzi było. To po prostu graniczyło z cudem, żeby tam przejechać hulajnogą. Także połaziliśmy trochę, zrobiliśmy trochę nocnych zdjęć. Była kolacja po drinku i poszliśmy spać. W sumie spaliśmy do 9, także było spokojnie. Rano trochę było słychać pociągi, ale tak ogólnie to było cacy, nie? Tak. Wyspaliśmy się. No, jak na pierwszy raz, muszę powiedzieć, że było fajnie. Miejsce dobre, bardzo blisko centrum, bo dosłownie tutaj schodzimy na dół i już jesteśmy w centrum, także jest, no jest pięknie, no Praga jest po prostu warta zobaczenia. Także idziemy dzisiaj sprawdzać, co mają do zaoferowania do jedzenia, bo wiadomo, my jesteśmy programem kulinarnym, nie programem historycznym, także większość będzie się opierać o jedzenie, no i w międzyczasie coś ciekawego chcemy zobaczyć. Jest parę punktów, które chcemy wam pokazać, także lecimy, także widzimy się w samym centrum. Tutaj od naszej miejscóweczki dosłownie, nie wiem, 5 minut? 5 minut, przechodzimy przez 5 minut mamy tutaj za nami Muzeum Dzieci. Ale co robi największą robotę, to jest po prostu jakiś kurde kosmos. To jest Muzeum Narodowe w Pradze. Ten budynek za nami. To jest po prostu miazga. Jakie to jest piękne, jakie to jest duże. No to jest to Muzeum Narodowe, o tym mówię. No, jest po prostu fenomenalne. Jest tak potężne, że się w głowie nie mieści. Miodzie. No już od rana dużo ludzi też chce zwiedzać. No tak, no. Jest. Pogodę żeśmy dobrą trafili, bo nie ma gorąca, ale jest w miarę ciepło. Także ciśniemy dalej i szukamy dobrego jedzenia. Dobra, dotarliśmy do pierwszej miejscówki. Radewnie, ale ja podepnę adres, gdzie to jest. I tutaj są kanapeczki. Takie małe sandwicze do zjedzenia. I tu idziemy spróbować. Chodź, najpierw tu wejdziemy. Zobacz, jak to ładnie wygląda. I ciasta, i wszystko. Nie, ja. No to ja już wiem, którą. Którą? Świętę, mogę? Mogę. Taka jedna 60, 45, 50, wajczkowa, to jest z jajkiem. Tu ja, napas letni specjalny. One tutaj jeszcze mają, aha, tutaj siedzą. Tam są ciasta. Dobra, zamawiamy i próbujemy. Dobra, wzięliśmy jedną kanapkę, jednego bajgla i sok pomarańczowy. Będziemy próbować.
No, bardzo malutkie, to na takie chapy. Cztery gryzki. Hiszpańskie. Takie. No. Uważać. Co to jest? Ser. Ser chyba. Kozi chyba. Nie wiem. Nie, to mi wygląda na... Seler chyba. Karczocha. Karczo. No. No, ale takie słodko. Dobre. Co jeszcze? Co, smaczne? Bardzo dobra. Dwie kanapki, jeden sok świeżo wyciskany, 220, dwie korony żeśmy zapłacili. Musicie zobaczyć po kursie, bo kursy się cały czas zmieniają, ale to wychodzi jakieś 45 zł, coś koło tego. Także nie jest tanio, także próbujemy. Dobra, dawaj, to z tego, z tym karczochem biorę. Ja. Także godne polecenia. Tutaj zaraz jak wychodzicie z kanapkowni, to naprzeciwko hamburgerowy. Podobno jedna z najlepszych. Zamawiamy. Tylko po angielsku i po czesku. Eat here now. Ja bym chciał tu zjeść. Tutaj jest z jajkiem. Zwykły hamburger, cheeseburger. Nie, weźmiemy tego na próbę. Do tego piwo. Jedną kolę. Play now. No widzisz, tu trzeba tylko kartą płacić. No co, płacimy kartą. $398 numer. Mamy wszystko zamówione i czekamy. Zobaczcie tutaj, co się odwala za cuda. Rewelacja. Ja cię nie wytrzymam. I to są steki. O, nawet szpik kostny mają. Wszystkie rodzaje. Rany boskie. O, petyt do hamburgerów. To wygląda tak, jak powinno wyglądać. Cudo. Tutaj chłop robi. Siema. Rób, rób. Dlatego zjedliśmy po jednej kanapce, żeby tutaj zjeść coś dobrego teraz. Także czekamy. Jesteśmy w środku. Ja cię wsunę. Raj. Tutaj jak zamawiacie picie. Widziałaś kubek? Czekaj. Dostajecie kubek. I sami sobie nalewacie piwo. Jedzie? Thank you.
Zajebiście, samo obsługa, wiesz, nie musisz te czekać, nie? Nalewać. Jeszcze dobrze by było, jakby było, wiesz, nalewka do oporu, nie? Dobra, czekamy na naszego hamburgera, panie. A jaka kola ciekawa, zobacz. Nie tylko kola. Zaczekamy na jadło. Piękny sklep. To czekaliśmy. Przynosi. Tutaj, co jest fajne, rozkrajają to od razu na pół. Żeby było widać tak, jak jest w środku, jak ktoś chciał zjeść tylko na pół z kimś. Chociaż nie powinien. To może sobie zjeść. Ja wam pokazuję przebite, jak to wygląda. W środku. To jest krwisty, tak? Piękny, krwisty. Rewelacja. Dobra, czas na próbę, panie, bo normalnie język do dupy ucieknie. Do zdjęcia. Próba. Ładnie przypieczone, ogórek, cebulka i jakiś sos. Więcej nic nie trzeba. Mięso się broni smakiem. Jak to zrobić? Wow! Okej, jakieś to jest. No dobra, to się zabieramy do jedzonka. Mogę ten papier wziąć? Tak. O, panie. O, matko Boże. Ale tutaj czuć jakość. Siedźcie tutaj. Rewelacja. Malutka knajpa. Kameralna, ale tutaj są non-stop ludzie. To jest non-stop napite. My mieliśmy szczęście, że w ogóle mogliśmy wsiąść w środku, bo normalnie to ludzie biorą tylko na wynos, bo nie ma miejsc. Dobre, nie? Ciśniemy. A? Rewelacja. Po prostu rewelacja. Tu pokażę wam adres. Dlouha, ulica 39. Obowiązkowy punkt na mapie Czech. To jest troszeczkę z tyłu centrum, ale jadło z najwyższej półki. Można zrobić sobie zakupy. Patrzyliśmy na próbę Ripej. Taki akurat, jak powinien mieć 770 gram, 300 zł wychodzi, ale to są ceny akurat za jakość się płaci, także może później tutaj wpadniemy, bo mają salisia kiełbaski i mają hamburgery, znaczy te petis hamburgerów, które prawdopodobnie sobie kupimy. Jest otwarte do 22, a jest dopiero 12 po południu, także nie chcemy z tym mięsem cały dzień chodzić. Jakbyście chcieli napić się piwa, dużo piw, to dosłownie 100 metrów od burgerowni, jak wychodzicie w prawo, jest knajpa, co się nazywa Praga Beer Museum. Idę do środka, mam nadzieję, że kolega mnie nie wyrzuci. Pokażę wam, ile ma piw do wyboru. Kameralnie, jak zwykle. To wszechny czeski piwo? Urczycie. Urczycie? Ja. Rewelacja. Teraz jesteśmy most dalej od mostu Karola, bo idziemy, tak twierdzą, na najwęższą uliczkę na świecie. Czy ona jest faktycznie najwęższa? Zobaczymy. To mamy most Karola, a tam u góry jest wieża Eiffla, znaczy ala wieża Eiffla. Oni to tam wybudowali, tam na tą wieżę można wejść, nie wiem, wejście tam chyba 150 koron kosztuje. Jest bardzo ładny widok, nie wiem, czy tam będziemy szli, bo to jest dość daleko, ale
to mamy niedaleko do zamku na Hradczanach. Może tam się udamy. Chcieliśmy jechać jutro samochodem, ale w sumie już jesteśmy prawie na miejscu. Także chyba tam podejdziemy zobaczyć. W sumie mamy mnóstwo czasu. Także chyba tam się... Piękna jest Praga. Piękna jest Praga. Warto tutaj przyjechać. Tak jest. I tutaj fajna restauracja. Nad samą rzeką. Już zapomniałem, jak ona się nazywa. Kurde no. Tam mnóstwo. Wentława. Tak się ta rzeka nie nazywa. Nie jakiś Wagner. Wentława. No. Ale jest naprawdę wielka. No i jest pięknie. Moscarola jest oblegane, bo tam jest mnóstwo ludzi. My byliśmy wczoraj na tym moście. Dzisiaj dlatego idziemy. Wracać, chyba. No, będziemy może wracać mostem Karola. A jesteśmy po drugiej stronie, jest puściutko. I widzimy go z tej strony. Ponad 500 metrów długości, ponad 9 metrów szerokości. Ale mi weszły wymiary. Panie, dobra, idziemy. Idziemy zobaczyć tą wąską ulicę. Tam jest dobry bajer, ale to pokażę wam na miejscu. Dotarliśmy do najwęższej ulicy. Bynajmniej w Czechach. Znajduje się na... Mała Praha 100. I tu trzeba teraz czekać. Bo się pali. Pali się czerwone światło i nie wolno iść. Także musimy poczekać, jak będzie zielone i ciśniemy na dół. A, tu jest przycisk, trzeba wcisnąć? Nie, nie ma przycisku. Był przycisk kiedyś, bynajmniej. Dawaj, czekamy. Dlatego tam idą. Jest zielone światło. Idziemy. Ja wiem, czy ona taka wąska jest. Myślałem, że będzie wąska. No wąsko jest. Wąsko jest? Także kolejna atrakcja w Czechach, jakbyście... Znaczy w Czechach, w Pradze. Jakbyście chcieli się przejść. Największą ulicą w Czechach. To tędy. I od razu wchodzicie do knajpy. Nad rzeką. Taki trik. Od razu wchodzisz do knajpy. I tutaj się wraca. No bo czekamy na zielone światło i idziemy do góry. Taka pierdółka, ale warta zobaczenia. Ciężkim sercem wdeptaliśmy tutaj na Hradczany, na ten zamek i muszę wam powiedzieć, no robi to robotę. Ja pierdzielę. Zobaczcie. Po prostu rewelacja. Coś pięknego, normalnie tutaj ten... Nie jest bardzo podobne. Idziemy szukać biletów, bo tam można wejść do tej katedry niżej kawałek i trzeba mieć bilety. Prawdopodobno było to kiedyś darmowe wejście, ale chyba zmienili to, chociaż nie wiem. Idziemy poszukać, gdzie są bilety i będziemy wchodzić do środka, ale robi robotę. Warto deptać. Hamburgery spalone. Tak. Dobra. Później się włączamy. Tu organy. U góry. No powiem ci, że facio miał rozmach. Warto zapłacić za bilety i wejść. Tu jak widzieliście na cenniku, to nie jest drogie, to tylko 250 koron, to jest 50 zł. W 5 miejsc można wejść. W 5 miejscach? Tak. Dobra, wróciliśmy z powrotem do centrum i idziemy teraz na Lodafaflu.
podobno mają tutaj najlepsze. Także będziemy atakować. Indyryn, dyryn, dyryn. Dobry dzień. Nie wiem, czy to można kamerować. Można. Obowiązkowy punkt w pracy. I podobno mają najlepsze. Także będziemy zaraz próbować. Pinakolada. Haha, teraz jest z patykiem. Ty masz twój? To King. King. Dziękuję. Dzięki. Okay. Ciao, dziękujemy. Także zapamiętajcie. Good food. A tutaj gdzie mam trochę miejsca? Dobra. Opowiadaj. Trochę miejsca. Aha, może pierwsze zdjęcie zrobimy. Testuj, w bramie, jak żół. To się nie ufajdaj, bo już widzę, że kapki było. Ja pierdziela. Co? Pyszne. Co ty gadasz? Przepyszne. Kurde, Jezus Maria, jakie to jest dobre. Czy masz, zobaczcie, pina colada. Czy pina colada smakuje jak pina colada? Normalnie tutaj wszyscy to jedzą, chyba to trzeba zjeść. O, panie! To trzeba zjeść. Co się złapałem i wydarzyło? Spróbuj sobie. Ja pierdzielę. Cytrynowa pina colada. No. Włączaj i jemy. Zaraz przy moście Karola. Jakbyście tutaj zeszli z mosta Karola. Good food. Bakery, najlepsza. Dobra, jemy i szukamy następnych fajnych miejsc. Następnym punktem, który uważamy za wartym zwiedzenia, jest obrotowa głowa Franca Kawki. Rzeźby Dawida Czernego. 42 elementów chyba to się składa. I co 15 minut się obraca, także będziemy mieli szczęście, to zaraz powinna się obrócić. No wygląda kozacko. O Jezus, ale się nastałem. Pisze, że co 15 minut to trwa, ale całe show chyba jest co godzinę i trwa 15 minut. Także, no warte zobaczenia, bardzo ciekawe. Także idziemy teraz na ratusz. Pokażę wam jeszcze ten zegar słynny. Co jeszcze mieliśmy? Aha, i tego. A, kościół jeszcze. I ten kościół. I idziemy coś zjeść, bo głodni już pomału. Głodni. I fajnego gościa wam pokażę, wiszącego. Będąc w Pradze. Ciężko jest go zauważyć, bo każdy patrzy się pod nogi, a trzeba popatrzeć do góry. Powiem wam później, kto to jest. A jak będziecie szli, ulica Hołsowa w kierunku właśnie głowy ruchomej, to trzeba popatrzeć w górę. Tam wisi podobno Zygmunt Freud. Trzyma się jedną ręką, drugą ma w kieszeni. Także warto zwrócić też na to uwagę. Mało kto to widzi, bo wszyscy patrzą się właśnie pod nogi. Rzeźba była bardzo popularna. Była nawet wystawiana w Nowym Jorku i w Londynie. I tam coś tam oznaczała. Trzeba to po prostu to czytać. Jak mówię, ja tam z historii to nie jestem jakiś kozak, ale...
ale warto, warto tędy przejść i rzucić okiem na gościa. I też są jeszcze rzeźby Dawida Czernego jeszcze po całym, po całej Pradze usytuowane. Jakbyście widzieli wieżę telewizyjną, spójrzcie na nią. Tam po tej wieży właśnie chodzą takie dzieciaki czarne. To są też jego rzeźby. I gdzieś w jakimś parku jeszcze na te woli czy coś takiego są też takie rzeźby czarnych dzieci z kotami kreskowymi na twarzy. Ale my już tego nie będziemy szukać, bo my przyjechaliśmy na czeskie piwo i dobre jedzenie. A przy okazji właśnie pokazaliśmy takie miejsca, które nam się po prostu podobają. Także idziemy jeszcze tutaj dwie miejscówy zahaczyć i idziemy co zjeść. Dotarliśmy do centrum wreszcie. Ścisłego. W ogóle nic się nie dzieje. Pełno ludzi. Wszyscy stoją właśnie przed tym zegarem, który chyba o wpół do będzie się włączył, czyli też 115 minut, także znowuż druga atrakcja, gdzie trzeba czekać. Nie wiem, czy będziemy czekać, bo chcemy jeszcze do tego kościoła tam wejść, on jest do 17, także bo pójdziemy pierwszy do kościoła, a później przyjdziemy tutaj. W ogóle nic się nie dzieje. Zero ludzi. Idziemy, bo to jest tylko do 17, także chcemy tam szybko wejść i może przyjdziemy jeszcze zobaczyć tutaj na pokaz tego zegaru. Chociaż tam tylko te okienka się otwierają, tam jakieś ludki łażą. Jakaś muzyczka gra, także w samym ścisłym centrum. Ale ogólnie tutaj to naprawdę robi robotę. Także lecimy jeszcze tutaj do tego kościoła. A i powiedz, jakby wejścia szukali do kościoła. Tak, to pod arkadami trzeba wchodzić. No. No. I same grupy. Ferie są też, nie? No i jest okres wakacyjny. Tu jeszcze jakaś rzeźba potężna. Se prawdy każdemu projekcie, coś takiego. To jest kolos. Po prostu rewelacja. Idziemy zobaczyć, czy wejdziemy. Zaraz się włączę. Tylko można zobaczyć tak stąd, bo jest zamknięte. Jest tu 17. Ale wygląda ładnie. Dobra, zaliczone. Do kościoła nie weszliśmy, bo akurat panna młoda szła i bierze ślub. Nie wiem, ile trzeba zapłacić za to, żeby w takim kościele sobie zrobić za ślubiny, ale za to zdążymy zobaczyć zegar. I dzisiaj więcej nigdzie nie biegamy. O, już mam dość. Idziemy na jakiś obiad. Czekają jeszcze. Czekają, no może się otworzy. Która jest? W pół do, nie? Okay. Zobaczymy. Wybraliśmy się do Muzeum Piwa z próbą i ze wszystkim, także idziemy sprawdzać. Wycieczka. Mega. Po rurach mamy. Tak. Mamy podążać za tymi rurami.
Będziemy próbować zaraz Pilsnera Urquella. Ale bajer. People calling you bad-tempered. No one ever called me bad-tempered. Didn't your own father call you the coarsest man in Bavaria? Oh, him. Yeah, sure, but that old goat loved the beer. They all loved the beer. And people still do. 70% of beers now sold all over the world copy this lager style. Enough. The toast. To Pilsner Urquell, the one and only original Pilsner, the beer that conquered the world. Created by the world's best master brewer, Joseph Groen. And let's not forget about all the other people involved, like the artisans in the wall. They helped to build the brewery too. Nazdravi! 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 It's my life. Szliśmy na jedzenie, ale jeszcze żeśmy zaszli do przygody po Pilsnerze Urquellu. Pilsner Urquell. Piękny budynek. 490 koron ogólnie kosztuje wejście na osobę. Dostajecie słuchawki i oprowadza was wirtualny przewodnik po całej historii powstawania piwa. Jeden minus jest tego typu, że nie ma po polsku. Także musicie się nastawić na jakieś inne języki, ale polskiego nie ma. Fajnie. Jest próba piwa i później wychodząc dostajecie jeszcze dwa żetony na to, żeby się napić u góry w takiej knajpce kameralnej ich własnej. Po dwa na głowę. Jak ktoś nie pije, to macie cztery. Ale żeby wypili. No, ale przepyszne. Bardzo zobaczenia. Tak jest. Fajne. Barki perzy naprawdę potrafią lać. Nieprawdopodobne. Tam trzy rodzaje piwa można sobie nalać. Rodzaje nie. Trzy wielkości. Trzy wielkości piwa. O, nie rodzaje. Rodzaj jest tylko jeden. Trzy wielkości piwa. Podeślę. Podeślę, to mleko też tam brali. No. Podeślę wam tutaj zdjęcie zaraz z boku. I jak to wygląda? No. Warte zobaczenia w każdym razie. No. Idziemy jeść i dość nie możemy. Idziemy do knajpy, w której nie ma kelnerów, tylko są pociągi, które przywożą picie i jedzenie. Także idziemy to obadać, idziemy wreszcie zjeść, bo mieliśmy zająć się w sumie jedzeniem, a zajęliśmy się piciem. No i zwiedzaniem, także ciśniemy, także widzimy się na miejscu. A, dotarliśmy wreszcie. Jesteśmy w knajpie Wytopna, gdzie właśnie kelnerami są pociągi. Wszędzie są tory kolejowe. Można się zobaczyć, to duże zamówienie. To nie nasze, bo jeszcze żeśmy nic nie robili. Ale jak się zamówi klamę, to podlatuje albo piwko, zatrzymuje się przy twoim stoliku i bierze sobie i po prostu kurde jest albo piwko. Mega temat. Także bierzemy się za zamawianie i tak. I widzimy się zaraz.
podczas degustacji. Nasz pociąg dotarł. Zabieraj! Czekaj, daj to tutaj. Nie wiem co jest co, ale to jest... To nie ma znaczenia. Dodajemy na środek. Zamówiliśmy po steku. Ale słuchaj, to oddajemy od razu. Ja się nie wytrzymam. Ale masz ładnie. Trzymaj, nagrywaj, ja otworzę. Ej, tu jeszcze marynowana cebulka do tego. Ja tam tu stop. Takie cudeńka żeśmy sobie zamówili. Zabieramy się do jedzenia. Sprawdziliśmy browary. Ciemne są najlepsze. I od razu weszło po dużym kufru. Także zabieramy się za jedzenie. Fryta. Ale dobre. Dobra, ciśniemy. Tutaj jest cała przeładownia. Przeładuje wszystkie jedzenie. Tędy wyjeżdżają. Rewelacja. Tutaj wychodzą napoje. Tu wychodzi Janusz. Yes. Pojedli. Ja jadłem, znaczy ogólnie żeśmy się dzielili tym, jakiś rumstek blonde. A co ty jadłaś? A, jakaś manina stek. Chcieliśmy ogólnie, ja chciałem pikanie i flan steka chcieliśmy, ale nie było, tylko to nam dali. Wszystko produkcji czeskiej, czyli tak jak czeskie filmy. Nikt nic nie wie, co to, z czym to się je. Było jadalne. Ziemniaki dobre, frytki dobre, bo frytki były własnej roboty. Idziemy na drugą. No. To jest tutaj zaraz na początku tego dużego deptaka, po KFC. Trzeba wejść na górę, to jest na pierwszym piętrze. I tutaj jest to główne muzeum historyczne. O, pan mnie puszcza, dziękuję. Także to jest tutaj zaraz na samym początku. Ja ten adres podepnę tam i tak, jakbyście chcieli, bo jest dość ciekawy bajer. Teraz cenowo. Wzięliśmy tak te 4 piwa na próbę. Deskę piw, te 4 na próbę były. Później najbardziej nam te ciemne posmakowały, także wzięliśmy te ciemne. Duże. Po steku. Do tego tam było chimichurri i ta cebulka, co ja robiłem. Także ją też podepnę. Tylko że ona była troszeczkę bardziej słodka, tam było więcej cukru w tym. Ziemniaczki i frytki. No, ogólnie 1600 euro, te euro, kurwa, 1600 koron. Czyli jakieś 300 złotych po tym kursie korony, jak teraz są. Czy warto? To każdy musi wiedzieć dla siebie. Dla nas było... Tam? Tak, dla nas było tak, o warto, no bo nie były to te steki, które chcieliśmy zjeść, ale zjedliśmy, bo byliśmy już bardzo głodni. Były jadalne, także no. Tylko mówię, to wszystko było, tam pisało, że to jest z czeskiej hodowli, także. Ale dobre było. Stopień wysmażenia był tak, jak chcieliśmy. Ziemniaki dobre, wszystko dobre, klimat fajny. Także było przyjemnie. Na dzisiaj to chyba będzie już wszystko, bo żeśmy się nadreptali konkretnie. Od rana. I to jest nasz
pomysł na Pragę. W ten sposób żeśmy właśnie Pragę sobie zwiedzili. Zobaczyliśmy co chcieliśmy, spróbowaliśmy co chcieliśmy. A teraz kierujemy się do naszego kampera i zobaczymy jak będzie siłowo, ale podejrzewam, że chyba nigdzie nie będziemy. Tak, od rana jesteśmy na nogach. Dużo ludzi, oj. Jest masa. Także dzisiaj raczej już zostaniemy na miejscu. Jakiś film po drinku, idziemy spać. Jutro po śniadaniu będziemy się zbierać. Po drodze mamy fajną miejscówkę, którą chcemy odwiedzić. Niedaleko Pragi. Ale to wszystko zobaczycie jutro. Także ciśniemy do auta. I będziemy się regenerować na jutro, na drogę powrotną. Praga jest piękna, warta zobaczenia. Jeden dzień? Mało. Mało, może być mało. My mieliśmy w sumie półtora dnia, bo byliśmy wczoraj od wieczora, żeśmy też łazili do wpół do 11 byliśmy. Do wpół do 11 byliśmy. Zobaczyliśmy Pragę nocą, warto. I teraz cały dzień. Czy jest coś jeszcze tutaj do zobaczenia? Tak jak mówiłem, ta księgarnia. Fajna miejscowa. Ale powiedz, jest właśnie od poniedziałku do piątku tego. Tak, dnia. Tak. No, w poniedziałki też jest zamknięte, także w sumie od wtorku tak, do piątku. No. Od wtorku do piątku. No. To jest jeszcze warte zobaczenia. Na pewno jest jeszcze dużo innych miejsc, które są fajne, ale to nas interesowało i to żeśmy chcieli zwiedzić. I taki jest nasz przepis na Pragę. Co zobaczyć. Jak ktoś lubi chodzić po muzeach, no to musicie chodzić po muzeach. To jest Muzeum Narodowe, przepiękne. Jest podobno dobre, ale to mówię, na wszystko trzeba mieć czas. No. Wystarczy nam czasu. Także jeszcze jakieś zdjęcia. Idziemy do auta i widzimy się rano. Do jutra. Kolejny dzień, niedziela. Spało się bardzo dobrze. Było w miarę cicho. Nie było gorąco. Także pospaliśmy. Śniadanie zjedzone. Będziemy się pomału szykować do wyjazdu. Jeszcze jedziemy po drodze do Żelizy. To jest 50 minut stąd. Jakieś 49 km. Tam chcemy zobaczyć czorcie głowy, to się chyba nazywa. Diabelskie łby to się nazywa. I tam jedziemy to jeszcze zobaczyć. No i ten. I będziemy się szykować pomału do drogi. Kawusia zrobiona. Także 50 minut, 47 km. Będziemy się ponownie widzieć. Okej. Także to później. O, dojechaliśmy. Parking gdzieś na poboczu, bo tutaj ludzie niezbyt są przyjaźni. Widzę dla turystów. Wszystkie parkingi są poblokowane. Nie wpuszczają ludzi po prostu. Tu musieliśmy kawałek dalej pojechać. Gdzieś pod drzewem stanęliśmy. Myślę, że mi się nie przyczepi. Tam, gdzie nawigacja prowadziła, był po prostu zakaz wjazdu. Także ktoś będzie jechał, to musi gdzieś tutaj próbować. Koło urzędu gminy, tak? Tu urząd gminy tak, był? Następne. No. Tutaj był na poboczu parking, ale już był pełny. Pojechaliśmy tu kawałek dalej. Żeśmy znaleźli. Także zobaczymy. Teraz musimy zobaczyć, gdzie to jest i ile trzeba iść. Także ciśniemy. Podobno 5 km stąd. Także obadamy. Aha! Nawet lepiej. Bo stąd mamy tylko pół kilometra. Także idziemy. Zobaczymy dalej. Co tam jest? O, zobaczcie. Tutaj jest zakaz, jest nie wolno wjeżdżać. Tylko dla tubylców. Także niebieski szlak i czertowe chlawy robimy. O, czertowe chlawy.
Tam jest jeszcze jakaś chata w lesie. Dla czleka jest kinie. Oj. Jest trochę do zwiedzania. I hostel u Blanki, piwko. Dobra, idziemy dalej. A jednak niebieskim do góry. Ja pierdzielę. To jest ślisko, nie? Musimy właśnie, uważać. Lało cały czas. No. Ale są takie stopnie w tych w korzeniach. Można wejść. Ale stromo jest, powiem ci. Niby pół kilometra, to będziemy szli pół dnia. Bo najlepiej to by było mieć się naszą bandę szyłę, nie? Tyle dobre buty mamy. Mamy radę. O kurde. Jest kawałek. Dobra, ciśniemy. O, zbliżamy się. Bo już są jakieś skały. Zobaczcie, jak tu drzewo pykło. I to na świeżo. Wydaje mi się, że to albo ciężar, albo piorun. Ślad niebieski. Podążamy dalej. Myślałem, że będzie tutaj też lało, ale tu widać, że lało, bo... O, tam jakiś zamek. Widok i rewelacja. Dobra, idziemy zobaczyć te głowy. Są. Taki numer. Ale też. Kurde, jakie to jest duże. Patrzysz na żeliezy, tą wioskę. Tak jak w Stanach, te cztery głowy prezydentów. Kurde, to on sobie tutaj zrobił takie dwie czaszki. Znaczy czaszki na diabelskie łby. No. Fajne, niedaleko. Ile żeś myśli? 15 minut? 15 minut. No, 15 minut. Ale no wygląda to kurde kozacko, nie? Tutaj może ten. Ludzie siedzą. Ciekawe po co. Ale numer, może tu ktoś mieszka. Nie. Ale jaja. Tu se chyba ognicha robią, wiesz? Bo patrz, jak osmolone to wszystko jest. Chyba tak. Miejscowi. Tak. Tak, tak. Grilla, kiełbaski. Albo można zrobić, no tylko to ludzie wybierają. Osmolone wszystko. Osmolone jest na czarno. Tu nawet miejsce na ognisko jest. Drzewo nanoszone. Tak się na łeb to zawaliło. I po imprezie. O! Przejdziesz? Tak. No. Ale kozak wejście. Ja pierdzielę. Ale numer. Między skałami. Ja pierdzielę.
Kurde. Co to mnie łeb nie wolało? Stój. O Bosko. Jest dyni. Z góry właśnie. Stój, 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 bo to jest ładnie. Jak mi z dyni. Z dyni paruje. No jakby ci ten spadł po tobie. No. No ale wejść musiałem. No powiem, droga wymagająca. Jest. Dużo powalonych drzew. Ja cię sunę. Dobra, to jest przede mną. Idziemy dalej. Po długiej wspinaczce, po zabłądzeniu w ogóle. Gdzieś żeśmy w lesie wylądowali, gdzie nie można było przejść, musieliśmy przez takie krzaczyszka iść, że normalnie masakra. I żeśmy, ale znaleźliśmy drogę powrotną. A tutaj z tej strony doszliśmy na górę głów. Znaczy one są przed nami chyba. Tam nie przejdziemy, nie spadniemy teraz. To jest to niebezpieczne. Można wejść? Można, ale jak się poślizgniesz, upadniesz. I co dalej? Za co się złapiesz? I ryzykuj. No risk, no fun. No. Pójdę na tą drugą. Tam z rozbiegu można skoczyć. Nie. Nie chodź tam. Tylko pół metra. Nie idź tam, a za co się złapiesz, jak poślizgniesz? Masz pod spodem piasek pod butami. Ja się nie patrzę na to. Nikt tam nie chodzi. No wszyscy tu wchodzą, dlatego tu jest tak wydeptane. Tak? Może on wydeptał schodki tam, o tam, po lewej stronie. Maminka! Poszłem jak pantera. jestem na głowach czorcich. Idę na drugi łeb zobaczyć. Stój. A. To tak. Ja nie znajdę się. Widoczek jak ta lala. Rewelacja. Wrócić trzeba, nie? No tak. Pięknie. Pogoda się robi. Jestem. Wszystko uważaj. Można zejść? Tak, damy radę. Trzeba zeskoczyć tak jak tam, ale... Dobra. Podpytaliśmy i od głów trzeba iść w prawo na dół i później do góry 500 metrów jakieś i będzie ta jaskinia. Także... Musimy to niestety zaliczyć, żeśmy taką drogę przeszli. Nie tą drogę, co trzeba, także teraz będziemy już szli w dobrym kierunku. Trzeba dojść, o, tutaj, gdzie nie mogliśmy wjechać. Jest zakaz, bo normalnie tutaj nawigacja kierowała, że tu mieliśmy zaparkować. I z tego miejsca w lewo idzie się do czorstych łbów, a w prawo idzie się do tej jaskini. Także idziemy zrobić jeszcze tą jaskinię. Tam jeszcze w innych miejscowościach też są jego rzeźby, ale tego nie będziemy robić. Przede wszystkim chodziło nam o te czorcie głowy, to chcieliśmy zobaczyć. Zobaczyliśmy, zrobiliśmy rundę po skałach. No nie dopytaliśmy, bo tak to byśmy sobie to skrócili, zeszlibyśmy na dół i poszli później tutaj do tej jaskini. Ale to zwiedziliśmy kawał lasu. Trochę kalorii spalonych. Tutaj jest nawet już droga spoko, także nie ma żadnej tragedii. Po długich podróżach. Ach, to
jest zamknięte w ogóle. A było otwarte. Wypadł mucha. Pan tu mieszka, widzę? Nie, no się tu dłubał. Weź no, weź tą muchę, bo ją zaraz. Szyt, szkoda. Zamknęli. Kiedyś można było tu wejść, było otwarte. Albo ktoś otworzył. Może. Szkoda. To też lewy robił, nie? Lewy kucharz. No. Taki lewy to on nasz nie był. No. Szkoda, że to zamknęli. Nie wiem czemu. Ale tu jest okienko. Można w środku zobaczyć. Okay. Myślę, że nikt ręki tam nie zje. Można zobaczyć w środku. No, jakieś ławki. Tu drzwi są otwarte, ale tam zamknięte. No to jest jeszcze krata z tej strony. O. Są posągi jakichś rycerzy. No. Także dawał chłopi na radę. Tu nie wiem co jest, nie widzę. No, tak to wygląda. Kleczany się nazywa. Także warto przyjechać. Tak jak my wracamy. Droga powrotna. Bezpłatna. I po drodze to mamy także. O, jeżyn. Dużo jeżyn. Pokaż. Nie, ja jadę już. Wszędzie dziury. Może on tutaj próbował sobie kopać. Może sadził. Ale ciężko. Dobra, idziemy. Dobrze patrzeć pod nogi, bo jak ktoś się zagapi, no. Takie niespodzianki tu są, a jest naprawdę głęboko. Tutaj jak się swajda na dół, nie ma co zbierać. Także trzeba tu uważać. Tak tego, idziesz tego w ogóle nie widać, tak? O. Już nie widzisz. A w zimie? No jest zimie. To taka dziura czarna będzie. Chyba. No. Także patrzeć pod nogi i to dobrze, o. To jeżynki? No, ale dużo. Widać od razu, jaka linia przybrana. Przyjadę do domu, rzucę się na wagę. Na pewno z 3 kilo mniej. Tak co tydzień to, kurde, po pół roku. Tak jak my żeśmy robili, pamiętasz? No. To bym poniżej 100 wyszedł. Obadamy. Tak, a za 2 tygodnie znowu siedziemy nad ten, nad wodę. To znowu dobiorę. No. Dobra. To tyle. Kierujemy się już do auta. I wracamy. Po podbojach. Uuu.